W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób pobrać szybko plik instalacyjny aplikacji na Androida, który będzie dostępny na naszym urządzeniu w formie pliku APK. Taki plik możemy przenieść na przykład do systemu naszego telewizora i zainstalować go jako zewnętrzną aplikację spoza dostępnego w telewizorze marketu Google. W tym celu będziemy potrzebowali urządzenie z Androidem. Ze sklepu Play zainstalujemy sobie jedną aplikację. Nazywa się ona Ultimate Backup. Ultimate Backup jest aplikacją do backupowania danych, do zachowywania kopii bezpieczeństwa i umożliwia ona nam m.in. właśnie zapisanie pliku aplikacji w formie pliku APK, który będzie nam potem potrzebny do instalacji na telewizorze. Akceptujemy instalację. Aplikacja jest wprawdzie zaprojektowana dla telefonów, natomiast no, na system Android TV w tej chwili nie mamy zbyt wiele aplikacji, więc musimy sobie radzić w inny sposób. Uruchamiamy naszą zainstalowaną aplikację. Aplikacja powita nas nowym ekranem i otrzymamy listę wszystkich aplikacji dostępnych na naszym systemie. Nic nie musimy na chwilę obecną więcej robić. Najważniejsze jest to, że nasz system, nasze urządzenie z Androidem jest już skonfigurowane z kontem Google. W tym przypadku jest to skonfigurowany po prostu adres mailowy Gmaila. Automatycznie dzięki tej konfiguracji nasze urządzenie ma również dostęp do urządzenia, przepraszam, do aplikacji na przykład Google Drive, na której zachowamy sobie kopię bezpieczeństwa naszej aplikacji. Chcemy stworzyć kopię bezpieczeństwa, tak? Czyli chcemy uzyskać plik APK wybranej aplikacji. Klikamy sobie więc w tą aplikację. System nas zapyta, co chcemy w tej chwili zrobić. Wybieramy oczywiście opcję backup. Zapyta nas, gdzie chcemy umieścić ten backup. Możemy to umieścić na karcie pamięci, czyli w pamięci naszego urządzenia. Jest to wygodne, jeżeli będziemy chcieli oczywiście później ten plik przenieść sobie na przykład na pendrive lub dysk przenośny i umieścić go w porcie USB naszego telewizora, skąd dokonamy instalacji. Ja osobiście w ten sposób miałem kilka problemów, w związku z tym polecam skorzystać z aplikacji Google Drive. Czyli umieszczę sobie to po prostu bezpośrednio w chmurze. System poprosi nas o zalogowanie się do Google Drive. W związku z tym jak najbardziej potwierdzamy tą operację. Wybieramy konto, z którego chcemy skorzystać. Jest to w tym przypadku konto Gmaila, które już było wcześniej skonfigurowane w moim urządzeniu. I potwierdzamy wybór. Może zróbmy to jeszcze raz. Wybór został potwierdzony. Cofnijmy się w związku z tym jeszcze raz do ekranu aplikacji. Wybieramy sobie aplikację Ceneo. Wykonujemy jej backup i chcemy go umieścić w Google Drive. Jak widzicie, w tym momencie aplikacja wykonuje kopię bezpieczeństwa naszej aplikacji Ceneo. I automatycznie wysyła ją również do, aby potwierdzić, że aplikacja jest dostępna już w naszej chmurze od Google. Wystarczy, że zainstalujemy sobie na przykład aplikację Google Drive, dostępną również w markecie. Jak widzimy, jest tutaj kilka moich folderów, jest tutaj również taki folder jak JRoomy Apps. Po wejściu do niego możemy zobaczyć pliki wszystkich zbackupowanych już aplikacji. I mamy tutaj m.in. do dyspozycji plik APK, plik JSON oraz plik PNG odpowiedzialny za obrazek naszej aplikacji. Te pliki oczywiście nie będą nam zbytnio potrzebne. Interesuje nas przede wszystkim plik APK, który posłuży nam do instalacji naszej aplikacji. Bardzo ważną rzeczą po uruchomieniu naszego telewizora, a przed instalacją aplikacji, jest także zezwolenie naszemu systemowi na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł. W tym celu musimy przed zainstalowaniem aplikacji przejść do ustawień telewizora, do bezpieczeństwo i ograniczenia i wyrazić zgodę na instalację z nieznanych źródeł. Nieznane źródła domyślnie są wyłączone, czyli instalujemy tylko z Google Marketu dostępnego w telewizorze.
Natomiast jeśli włączymy nieznane źródła, w tym momencie będziemy mogli instalować aplikacje z każdego dowolnego źródła, w tym z dysku USB lub z chmury. Po wyrażeniu zgody możemy wrócić do ekranu głównego i rozpocząć proces instalacji naszej aplikacji. Skoro już umieściliśmy plik naszej aplikacji w chmurze Google Drive, uruchamiamy system naszego telewizora. Aby dostać się do tych plików, będzie nam potrzebna jedna aplikacja z marketu Google. Ona jest jak najbardziej dostępna standardowo. Zaraz zobaczymy, czy ją tutaj znajdziemy. Niestety nie ma jej tutaj. Będziemy musieli skorzystać z wyszukiwarki. Ale jest ona tutaj już jak najbardziej widoczna. Jest to aplikacja S-File Explorer. Może to być oczywiście inny dostępny menadżer, natomiast ten jest dosyć popularny i przede wszystkim dostępny w markecie. Ja już mam go zainstalowanego na telewizorze, w związku z tym nie będę musiał wykonywać żadnych dodatkowych operacji. Po prostu go uruchamiam. Po uruchomieniu zobaczymy cały ekran wypełniony informacjami o tej aplikacji. Jak widzicie, nie korzystam z dysku USB, skorzystam po prostu z dysku sieciowego udostępnionego przez Google Drive. W związku z tym w kolejnym kroku będziemy musieli przejść do zakładki sieci. I w zakładce sieci mamy taką pozycję jak chmura. W tej chwili mam już tutaj skonfigurowane konto Google Drive, natomiast gdybyście chcieli dodać swoje własne, to na samym dole ekranu widzimy przycisk nowy. Po jego kliknięciu możemy sobie dodać dowolną chmurę domyślnie dostępną w aplikacji S-File Manager. Ja w tym wypadku wybrałem G-Drive, tak, czyli Google Drive, i z niego będę korzystał. On już jest skonfigurowany, w związku z tym przechodzę w tej chwili do mojej chmury, uruchamiam ją. Jak widzicie, są tutaj dostępne dokładnie te same aplikacje, przepraszam, te same foldery, które były widoczne na naszym dysku Google Drive na urządzeniu przenośnym. Jest JRoomy Apps i jak widzicie, mamy tutaj również nasze aplikacje, które wcześniej zbackupowaliśmy na drugim urządzeniu z Androidem. Wybieramy sobie aplikację, którą chcemy zainstalować. Wybieramy oczywiście plik APK, jest on oznaczony ikonką Androida. W pierwszej kolejności aplikacja zostanie pobrana do pamięci naszego telewizora. Możemy tutaj wybrać dwie opcje: instalację z Google Play, czyli z marketu Google. Ta instalacja niestety się nie uda, dlatego że aplikacja jest niedostępna standardowo w markecie Google dostępnym na telewizorze. W związku z tym musimy wybrać ręczną instalację, wybierając przycisk zainstaluj. System standardowo poinformuje nas o tym, że aplikacja będzie korzystała z zasobów urządzenia. Zgadzamy się na to, potwierdzamy operację, klikając przycisk instaluj. No i teraz aplikacja instaluje się. Warto tutaj wspomnieć o tym, że zazwyczaj większość aplikacji można w ten sposób zainstalować. Nieliczne po prostu się wysypują, tak? Czyli podczas instalacji na przykład wyłącza się ta instalacja. No i trzeba pamiętać o tym, że po zainstalowaniu aplikacji nie wszystkie aplikacje oczywiście będą w pełni poprawnie działały na naszym systemie. Jeżeli chcemy w tej chwili te aplikacje odnaleźć, wystarczy, że przejdziemy sobie do zakładki biblioteka w naszym menadżerze i tutaj będziemy mieli pozycję aplikacje. Szukamy naszej aplikacji i uruchamiamy ją. Jak widzicie, aplikacja została uruchomiona i już możemy przewijać sobie, czyli